Jak widzimy, praca na stadionie w Gdańsku, wrze, a chyba najbardziej to cieszy moich dzisiejszych gości. Może się przedstawicie, chłopaki i dziewczyny. Krzysiek. Brylo. Zbyszek. Fred. Czarny. Młody Wierzba. Ola. Dziewczyna. Wierzba. Makaron. Piotrek. Kronika budowy stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Styczeń. Sroga zima zawładnęła Grodem nad Motławą, co pokrzyżowało realizację założonych na okres zimowy planów. Zapłonęły koksowniki, przy których można było ogrzać zmarznięte dłonie, i konstrukcja żelbetowa, choć w nieco wolniejszym tempie, rozrastała się. Betony stropów układano w specjalnie zaimprowizowanych foliowych namiotach, które pomagały utrzymać optymalną dla dojrzewania betonu temperaturę. Aby skutki mrozu były dla harmonogramu jak najmniej odczuwalne, w tym okresie skupiono się na układaniu gotowych prefabrykatów. Będę zagubiony tutaj na tym, bo się przyzwyczaiłem do trałgu, też tam chodziłem ponad 30 lat jak kolega, ale no, takie są realia dzisiejsze, że trzeba iść z postępem i o to walczyliśmy. Odbudowaliśmy Lechię od A-klasy i marzyło nam się całe życie wielka Lechia. Mam nadzieję, że to się spełni tutaj. 11 stycznia ruszył ostatni etap przetargu na wybór partnera technologicznego stadionu. Firmę, która wyposaży obiekt w nowoczesny sprzęt elektroniczny, począwszy od systemów kontroli dostępu, przez nagłośnienie i kilkaset ekranów LCD, po 4 ogromne telebimy, które znajdą się w narożnikach stadionu. 7 firm przyjęło zaproszenie do złożenia swojej oferty. Poza wyjątkową architekturą stadionu, to właśnie elektroniczne wyposażenie obiektu będzie świadczyć o jego wyjątkowości. My, uważający się za najlepszych kibiców w Polsce, jeździliśmy po wioskach, podwórkach, gdzie piłka wpadała wybijana na aut do Bajora, gdzie krowy chodziły po boiskach, biegały krety. I było to takie na swój sposób upokorzenie naszych kibiców Lechii. I przyszła informacja niesamowita. I my, Lechia, będziemy grali tutaj coś nieprawdopodobnego. Luty. Nieustępliwy, trzaskający mróz towarzyszył budowniczym w montażu pierwszych schodów i najwyższych rygli, na których będą opierać się trybuny. W tym miesiącu dzięki pierwszym elementom belki koronowej zarysowała się charakterystyczna linia trybun w kształcie fali. Ułożono kolejne odcinki stropów. Będę chodził tutaj na nowy obiekt. Teraz jestem bardzo zadowolony i może powiedzmy szczęśliwy, że Gdańsk dostał taką szansę, że będziemy mieli nowy, piękny stadion na 40 tysięcy ludzi. I wydaje mi się, że spokojnie to zapełnimy, ten stadion. 24 lutego nastąpiło otwarcie kopert z ofertami na wybór partnera technologicznego stadionu. Z 7 uprawnionych do złożenia firm, 3 złożyły kompletną dokumentację ofertową. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 87 718 tysięcy złotych złożyła firma Trias. W marcu budowę stadionu odwiedzili przedstawiciele UEFA. Menedżer krajowy UEFA Claudio Kaila Müller, który był na gdańskim stadionie nie po raz pierwszy, pochwalił budowniczych za wyraźny, ogromny postęp ostatnich kilku miesięcy. To, że odbędzie się tu Euro 2012, no to taki przełomowy moment, bo mnóstwo kibiców z różnych krajów przyjedzie. I będziesz chodziła, jak będzie Euro tutaj? No, mam nadzieję, że chociaż na jeden mecz. Jak cię tato weźmie. Tak. Na placu budowy powstały ogromne namioty, wewnątrz których zbudowano potężne łoża montażowe, gdzie stalowe elementy konstrukcji poszycia stadionu będą poddawane premontażowi. Dopiero po spawaniu i malowaniu poszczególne elementy wręgów trafią na konstrukcję stadionu. Pierwsze z nich dotarły na plac budowy 24 marca i już 2 dni później wręg oznaczony numerem 30 został zainstalowany na łożu montażowym i przygotowany do premontażu. Transport tak dużych elementów z południa Polski mógł odbywać się tylko nocą. Często, aby udrożnić przejazd, trzeba było demontować fragmenty oznaczeń drogowych i szlabany na autostradach. Tymczasem w stadionie na dobre rozpoczęły się prace nad instalacjami sanitarnymi, wentylacyjnymi i elektrycznymi. Sama konstrukcja wzbogaciła się o kolejne elementy żelbetowe, w tym schody, którymi można było dotrzeć do ostatnich poziomów trybun. Pojawiły się pierwsze ścianki działowe i zarysy konkretnych pomieszczeń.
Lechia, nasza Lechia będzie grała na stadionie jednym z największych w Europie i najpiękniejszym. No warto było doczekać tych czasów i uważam, że to jest wielki sukces nas, kibiców Lechii, Gdańska. I to wielkie marzenie nas wszystkich spełni się, będziemy tam wszyscy. Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk!